Na program zaprasza Bonimet, producent Bonidermu, mydła ziołowego do pielęgnacji skóry w alergiach i trądziku. Witam Państwa. Dzisiaj temat młodzieńczy. Napisała do nas zatroskana mama o zdrowie swojego syna. Syn ma trądzik zarówno na plecach, jak i na twarzy, i prosi ta mama o pomoc. Można stosować preparaty ziołowe jak najbardziej, zarówno zewnętrzne, jak i do ustnie w przypadku trądziku. Pospolitego, zwanego też młodzieńczym. Co stosujemy u nas w centrum? Najczęściej używamy tego preparatu na bazie mydła szarego, ekstraktów ziołowych oraz jeszcze takich substancji, które ułatwiają złuszczanie się na błonka, na skórka w przypadku trądziku. Dość skuteczna metoda, ale to jest w przypadku takiego łagodnego w trądziku. Są sytuacje, gdy dochodzi do zmian ropnych i wtedy trzeba też prowadzić inne preparaty. Na pewno preparatem, który działa przeciw, przeciw zapalnie, poprawia gojenie i działa przeciw przeciwbakteryjnie jest Propolis. Używamy takiego produktu, takiego, takiej maści, gdzie głównym składnikiem jest Propolis, czyli kit pszczeli, ekstrakt z nagietka oraz olejki eteryczne, cytronelowy i z drzewa herbacianego. Wtedy dotykamy tych miejsc chorych na, na, na twarzy, czy też na innej części skóry raz, dwa razy dziennie, nie, całe, nie całą twarz smarujemy, tylko, tylko te miejsca chore jeżeli ktoś jest na, na, na propolis, no to stosujemy inną, inną taką maść ziołową, również o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciw, przeciwgrzybicznym. Czasami jest tak z trądzikiem, że niestety nie pomaga to w wystarczający sposób i wtedy trzeba zastosować preparaty poprawiające odporność organizmu, bo często w trądziku stosuje się antybiotyki, antybiotyki obniżają odporność organizmu, więc trzeba stymulację odporności zastosować. Jak już kiedyś wielokrotnie mówiłem, nie będę do tego wracał, Państwo znajdziecie w moich, w moich audycjach. Natomiast też trzeba pamiętać o sytuacji, gdy mamy trądzik u osób już dojrzałych i wtedy trzeba stosować albo terapię odtruwającą. My używamy najczęściej dwóch preparatów ziołowych, które stymulują odtruwającą funkcję wątroby i stymulują odtruwającą funkcję nerek. Pod postacią kropli ziołowych na bazie takich preparatów ojca Grzegorza. I jeszcze, jeszcze rodzaj trądziku, inny, jeszcze całkowicie kompletnie inny, który występuje u osób, u kobiet, bo to jest u pań, występuje, już dojrzałych, czasami 20-30 paroletnich, to jest trądzik związany z zespołem policystycznych jajników i y, wtedy stosuje się surowce zielarskie, takie jak y, koraz demonowca, y, korzeń piwonii białej, owoc palmy sabal y, oraz, oraz korzeń lukrecji. Takie połączenie y, bardzo dobrze sprawdza się zarówno w zaburzeniach związanych z trądzikiem w tym zespole, jak i w różnych innych objawach. Na ten temat już też była osobna audycja. Gdyby ktoś z Państwa chciał więcej się dowiedzieć na temat ziołolecznictwa, to odsyłam do dwóch moich książek. Jedna, Profilakta Zdrowotna i a druga, Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Wzorem programu był Bonimed, producent Bonidermu, mydła ziołowego do pielęgnacji skóry w alergiach i trądziku.